Ile się należy, proszę księdza? Tyle co łaska. Oczywiście plus VAT. A ty umiesz się żegnać, dziewczynko? Tak! Do widzenia! Siema, z tej strony Tche Magda. W dzisiejszym filmiku pogadamy o kolędzie. Kolęda. Jest to czas... Zaraz. Kolęda to piosenka opowiadająca o Jezusie. A więc pogadajmy o wizycie duszpasterskiej. Na takiej wizycie zwykle ksiądz przychodzi, aby poświęcić dom, aby się pomodlić i co najważniejsze, aby wziąć za to pieniądze. Jeśli jednak odmówimy zapłaty, może nas nie dopuścić do ślubu? Witajcie, bracia. Witaj, ojcze. O! Nowe buty, ojcze! Zamszowe! Nie, za swoje. Zwykle potrzeba nam wody święconej i kropidła. Co jeśli nie mamy? Ksiądz ją poświęci. Nie wiem, w jaki sposób to działa, ale znam przypadki, w których woda święcona nie pomogła. A mówią, że to youtuberzy mają najgorszą robotę. No cóż, może nie będę mieć Ferrari, nie będę mieć wypasionej willi, ale nie skrzywdzę dzieci i nie przyczynię się do rozpadu małżeństw. Zachęcam do lajkowania, zostawiania komentarzy, udostępniania i subowania. Ale to już chyba gdzieś było. Niektórzy mają też ból dupy co do moich filmów. Mam dla was coś, co jest w plecaku. I chyba to nie jest kiełbasa. No to do zobaczenia niebawem.